Hej, witajcie. Tym razem witam was w świecie Guild Wars 2. Dokładnie wróciłem sobie zobaczyć, jak tam wygląda ta PvP. I zapisałem się na coś nowego, w czym jeszcze chyba nie uczestniczyłem, w solo arenie. Jest to game mode polegający na tym, że dobiera nam randomowo 5 przeciwników, takich jak powiedzmy my, że zapisujemy się pojedynczo. Dobiera nam właśnie naszych sojuszników, jak i przeciwników po 5 na każdy team. Jeżeli nie macie swojego teamu, zapisujecie się właśnie przez ten game mode. Tutaj wchodzicie w to. Tutaj o arenę lub team arenę. Jeżeli jesteście solo, zapisujecie się solo. I samotnie wybiera wam gra właśnie z względu do waszego rankingu, poziomu odpowiednich graczy. Zobaczymy, czy to wszystko ok działa, czy naprawdę jest fajnie. Co z tego wyniknie? Zobaczymy. Jezu, jak ja dawno nie grałem PvP, więc mam nadzieję, że po jakichś 2 miesiącach przerwy coś tam ogarnę. W teamie mamy elementalistów 2, Necro, Warriora i Guardiana. Oni mają Tifa, Inżyniera, Mesmera i 2 nekromantów, dlatego będę używał tego healingu, ponieważ on ściąga mi kondycję w trakcie trwania, więc na spokojnie myślę, że sobie ogarniemy to. Polecę sobie na nasz punkt. Oczywiście ten nasz, widać, że nieogarnięty zbytnio chyba elementalista też tam będzie chciał polecieć. No ale cóż, dwójkę, nie musimy go przejmować, zobaczymy. Dobra, odpuścił. Jest ok. Skrzydełka mi znikły. A jak to skrzydełka? Ej no, a już nie mogę. No dobra. Takie fajne skrzydełka miałem, a tutaj dupa. Dobra, przejdźmy punkt. Na środku widzimy Inżyniera oraz Nekromantę, Adrenaline Junkies. Będzie ciężko. Goście wyglądają na w miarę ogarniętych, a nasz elementalista już pobiegł na Trebusza, i więc myślę, że na spokojnie sobie. Aj, nasz Trebus został zniszczony, ale to spokojnie ogarniemy. Dałoby się ściągnąć tego nekromantę, o tego właśnie, tej pan, który wszedł teraz w Death Shrouda, ma 2 razy więcej HP i o wiele bardziej wytrzymały chłopaczek jest. Tu mamy w tym momencie jeszcze... Pan T chciał na nas skoczyć, no dobra, no skoro będzie nas ganiał, to my się z nim też pobawimy, tak? O Boże, co tutaj na środku się stało? Dobra, jedną mi fan. Może go dobiję, może go dobiję, może go dobiję, może go dobiję, tak, dobiłem. Dobry trebusz, dobry gościu na trebuszu. Jest i zabity nekromanta. 3 zabiłem, nawet nie zauważyłem. Lol. Dobra, mniejsza o to. Skupmy się na tym, czy mamy, czyli na przejęciu tego punktu. Głównie przejmie, ale sobie raży. Dobra, tu mamy, to jest nasz punkt. Nasz punkt jest czysty. Nie, ktoś na niego biegnie. Więc lecimy. Lecimy, lecimy, lecimy. Kogo tutaj mamy przeciw? Nekromantę. No, ogarnięty chłopak może być. Przynajmniej tak mi się wydaje. Aha, teraz mamy Mesmera i Nekromantę, no to to już raczej sobie długo nie pożyje w tym momencie, ale cóż, utrzymam się jak najdłużej będę mógł na tym punkcie, żeby tylko go nam nie skapowali. Może ktoś przyjdzie z pomocą, w końcu się skapnie, że taki biedny elementalista jak ja potrzebuje jednak pomocy w tym miejscu. Dobra, heal, 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 jest, jest, dobra, trzymałem, trzymałem, mamy pomoc, więc może to przeżyjemy w jakiś mniejszy, albo... O Jezu, jeszcze Tiff do tego doszedł, nie no, teraz już jest przegięcie totalne, no panowie, tak się nie robi. Dobra, uciekniemy na chwilę, żeby się tylko zregenerować, żeby odzyskać trochę HP. Uff, dobra, i taki dużo utrzymałem, nie można powiedzieć, że nie. Dobra, jest Fear, Fins.
Dobra, skupmy się na... Aj Boże. Chciałem się skupić na nim, no ale jak widzicie... Kurwa, no przyszedłbyś mi pomógł, Gamoniu! Ja pierdzielę, no i... Zobaczcie na tego gościa, on tylko stoi i nic nie robi, tak? Gdzie ja trzymam na klecie dwóch, no. Jezus. Skąd tacy ludzie się biorą, powiedzcie. A ja tego nie stoi na tym punkcie, no i się z niego nie rusza, ja pier... Co za idiota, dosłowny idiota, no. Gdzieś on cały czas stał na tym punkcie. Już kurwa, taki jak to powinien tępić. No i co teraz robisz? Podniesiesz mnie, padniesz, idioto. Boże, on ma, nie wiem, zank jeden? Może z dwa? Więcej bym mu nie dał, naprawdę. No co on robił, no to... Praktycznie byłem sam. Praktycznie byłem sam. No ale trzymam tych dwóch na klacie. No, oni cały czas za mną biegali, a to sobie stał na punkcie i spamował jak debil te skille swoje. No to jest właśnie bycie nekromantem. Gość myśli, że ma nekromantę i już będzie on, tak? Nawet nie ruszałem się z punktu, nie robiąc nic. Czy za idiotą trzeba by się tak jak gościu zdenerwował, że nie pytajcie. Ja już muszę na tym tiffie się wyżyć. O, właśnie. Dobra, i tak padł. No zabij go, Boże. No, ja myślę. No blokuj, blokuj, trać tarczę. Trać traf. To nie wiem na co się strać. No chodź tu, chodź tu, chodź tu. No, to jakiś tank. Miło mi poznać pana tank. Lecimy... No już nie uciekaj, nie bądź już takim, co? Myślałem, że jesteś w tanku, to utrzymasz się, tak? A, tu ząk. Mały przycinka. Jeszcze raz taką miałem. W tej grze, no co tu zdarza się? Może, no mogę go sfiniszować, no. Za dużo skilli naraz tu jest zrzucany. Dobra, leżą. Jest miło. Gdzie mi tu się będziesz healował? Pan Nekro, ten to chociaż jakiś taki ogarnięty, nie stoi w miejscu, nie spamuje jak tamten debil skilla. Raz na pół godziny. Chodź tu, chodź tu. O, dostałem. A, tu jest drugi nekromanta, spoko. Ogarnęli chłopaki, no to ja się sobie na ich pomknę, co tutaj innego robić. Nie jest źle, fajna gra. Mogę nic tej grze zarzucić. Co ten gościu tam robi? No szaro. Dwóch chce trzymać Tifa i co tam jest? Nie wiem, coś tam jest. No tak właśnie się płaci za głupotę, jeżeli myśli się, że jest się jakimś nie wiadomo jakim kurde koks. Pozwolicie, że pomogę. Dzień dobry, panie Tiffku. Tiffem to będą, może, że będą małe problemki, ale wszystko jest do ogarnięcia, jak to mówią, tak?
No chodź. Nie bój się, ja nie gryzę. No i uciekł. No co za... bo ja cię za tym gamonię, dlatego. No dobra, spoko. I przyszedł nasz kochany nekromanta, w miarę ogarnięty, w przeciwności do naszego kochanka. No nie, no nie może go zabić. Dobij go, dobij, 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 dobij. Było blisko. Fak, on padł. Oczywiście go nikt nie zabija. Gdzie tam, po co go zabijać? To był pan Tifek, nasz kochany. Ale spok. To jest do ogarnięcia, jak to mówią, co nie? No jak to? Tam tego zabili, o Boże. Halo, ja tu leżę. Może by ktoś mi podniósł? Nie, no po co? Mnie się nie opłaca podnosić. Kurwa, demony, nie! Ech, sekundy zabrakło. No nic, ale wygraliśmy. No, powrót do PvP nie był taki zły, że tak powiem. Cóż, bywa. Wygraliśmy, hura, 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 jeszcze raz hura. Ranki 22, 47, 28, no, podobne. Podobne, 50. Nieźle. Także trzymajcie się, do zobaczenia.